Monika Cieplucha, witam Państwa i zapraszam na magazyn miejski, a oto co w dzisiejszym programie. Uroczystości patriotyczne obok cegielni w Dębicy. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2017 roku. Dębiczanie uczcili 74. rocznicę rozstrzelania zakładników przez okupanta niemieckiego. Uroczystości odbyły się obok cegielni w Dębicy. Ceremoniał patriotyczny poprowadził Sławomir Gleń, zastępca komendanta chówca ZHP w Dębicy. W uroczystościach licznie uczestniczyli parlamentarzyści, władze miasta, gminy i powiatu, młodzież szkolna, a w tym roku po raz pierwszy żołnierze Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Dębicy. Tragizm tego wydarzenia i znaczenie walki o wolną Polskę w swoim przemówieniu podkreślił wiceburmistrz Dębicy Wojciech Iwasieczko. W zgromadzonym przypomniku zostały przypomniane tragiczne wydarzenia z 2 lutego 1944 roku. 74 lata temu w tym miejscu niemiecki okupant rozstrzelał 53 polskich zakładników. Stało się to w odwecie za atak naszych partyzantów na pociąg wiozący niemieckich żołnierzy z frontu wschodniego tu w kierunku Rzeszy. No i po prostu, ponieważ atak się powiódł, kilkunastu Niemców zginęło. W odwecie za to właśnie ci ludzie zostali przywiezieni tutaj z różnych miejsc, z Rzeszowa, z Tarnowa, z Krakowa i w tym miejscu rozstrzelani. Modlitwę za zmarłych poprowadził proboszcz parafii Świętego Ducha Jan Krupa. Panie Boże Wszechmogący, polecamy Twemu miłosierdziu duszę tych, którzy poświęcili swe życie za wolność ojczyzny. Niech tragiczna śmierć, która stała się ich udziałem, uwolni ich duszę z czyśćca i wyjedna wieczną nagrodę w niebie. Na zakończenie uroczystości kwiaty na pomniku przy cegielni złożyli przedstawiciele ugrupowań kombatanckich, parlamentarzyści, władze miasta Dębicy, powiatu dębickiego, województwa, delegacje szkół, harcerze, strzelcy oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń. Historycy podkreślają, jak ważne dla kształtowania młodego pokolenia jest to, aby pamiętali o tragicznych wydarzeniach dla naszego narodu. Pamiętajmy, do czego wojna doprowadziła, jaka była okrutna, że ginęli ludzie w ogóle niewinni. Oni zginęli tylko za to, że byli zakładnikami Polakami. I to była ich jedyna wina. Nic nikomu nie zrobili, po prostu zostali zamordowani z zimną krwią. O oprawę muzyczną uroczystości przy cegielni, upamiętniające tragiczne wydarzenia z 2 lutego 1944 roku, zadbała Miejska Orkiestra Dęta pod batutą Stanisława Świerka. Zuzanna i Jakub to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w roku 2017. Jakie jeszcze inne imiona były popularne w minionym roku? Sprawdzali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Po raz kolejny okazało się, że przy wyborze imion wciąż cenimy tradycję. Dowodem na to są imiona Antoni i Franciszek, które nadawano bardzo często chłopcom urodzonym w 2017 roku. Oprócz Zuzanny, Julia, Lena, Milena i Oliwia to najczęściej nadawane imiona żeńskie. Jak podkreśla Beata Więcek, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dębicy, rodzice rejestrujący dziecko na ogół wiedzą, że nie wolno podawać zdrobnień. Zdarza się, że ktoś chce nadać imię w formie zdrobniałej, no ale nie można tego zrobić. Jedynym wyjątkiem jest Kuba. Od paru lat można nadawać imię Kuba, oprócz Jakuba. Czasem dzieci urodzone za granicą mają takie zdrobniałe imiona, no i wtedy no to trzeba to wpisać, no bo tak jest w akcie tym zagranicznym. Generalnie jednak dzieciom urodzonym w kraju nadawane są przez rodziców imiona typowo polskie. Rodzice mają 21 dni od narodzin dziecka na zarejestrowanie go w Urzędzie Stanu Cywilnego. Imię można zmienić do 6 miesięcy, ale na to jest potrzebna zgoda obojga rodziców.
Uczniowie z dębickich szkół licznie wzięli udział w czterodniowych zajęciach plastycznych w Galerii Sztuki. Na lekcjach zorganizowanych w ramach ferii z kulturą młodzi artyści uczyli się m.in. lepienia z gipsu, masy solnej, a także malowania akwarelami oraz szkicowania cienkopisami. Już pierwszego dnia ferii rozpoczęły się czterodniowe warsztaty plastyczne dla wszystkich chętnych młodych dębiczan, którzy zimową przerwę w nauce spędzają w naszym mieście. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych. 29 i 30 stycznia nauczyciele rysunku pracowali z uczniami szkół podstawowych, a w kolejnych dniach z wychowankami placówek gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony dębickiej młodzieży, która chętnie uczyła się nowych technik i poszerzała swój artystyczny warsztat, korzystając z uwag i wskazówek instruktorów. Tutaj przychodzą dzieci, które to lubią i chcą to robić, także są bardzo fajne, zdolne. Podziwiam, że taka duża liczba dzieci przyszła. Myślę, że to robią z miłością i zaangażowaniem i to robią bardzo dobrze. Mamy dużo artystów i bardzo się z tego cieszymy. Młodzi ludzie pod okiem Marioli Zając przygotowywali m.in. pracę z masy solnej i plasteliny, a także płaskorzeźby z gipsu. Na ostatnich zajęciach artyści mieli za zadanie odwzorować gotowy obraz za pomocą farb akwarelowych, ołówka cienkopisu oraz kredy. Uczestnicy zajęć w Galerii Sztuki zgodnie podkreślali, że takie lekcje pozwalają im nie tylko oderwać się od codzienności i interesująco spędzić wolny czas, ale także są znakomitą formą doskonalenia swoich umiejętności i robienia rzeczy, które sprawiają im wiele radości. Interesuję się sztuką, bardzo lubię rysować, szczególnie szkicować ołówkiem. I jest to fajna zabawa. Myślę, że na feriach nie warto siedzieć w domu, tylko czasem właśnie na te 2 godziny można się ruszyć i przy okazji skorzystać na tym, ucząc się, jak się zajmować sztuką. Też chciałem się trochę czegoś nauczyć, na przykład właśnie płaskorzeźby z gipsu robić. I też nie zawsze siedzenie na przykład w domu przy komputerze jest aż tak ciekawe, jak pójście gdzieś na jakieś dodatkowe zajęcia. Warsztaty plastyczne w ramach ferii z kulturą to z pewnością trafiony pomysł, a liczba uczestników pokazuje, że takie zajęcia powinny być kontynuowane w przyszłości. To już wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu miejskiego. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.